Gonna be honest, it was real hassle, so please guys, subscribe to my channel for more great fights coming up, because yeah, I spent so much time to get this fight. It wasn't easy at all. It was really freaking difficult. So yeah guys, please subscribe, I appreciate it, and enjoy the 70s style boxing match. Na jego miejsce skoczył Michał Cieślak, no i zobaczymy, jeśli wygra, będzie piątym w historii polskiego boksu mistrzem świata po Tygrysie Michalczewskim, Diablo Wodarczyku, Krzysztofie Głowackim i Tomku Adamku. Widzimy Makabu z jego trenerem Damianem Durantem, syn Nika Duranta, który był pierwszym trenerem Makabu i Ilungi. Jak się spisze, no cała presja jest na Makabu, na wszyscy tam oczekują jego zwycięstwa. Przyjechał prezydent, jest rocznica, 59. rocznica śmierci pierwszego prezydenta demokratycznej Republiki Konga, Patryka Lumumby, także jest też prezes Federacji Bokserskiej, promotor walki, zarazem szef ochrony VIP-ów Konga, generał Ilunga Jojojo, postać mocno kontrowersyjna, prezes Federacji Bokserskiej Konga, persona non grata w Europie, no i na oczach wszystkich będzie olbrzymia presja na Makabu, jak ją wytrzyma. Ilunga Makabu przygotowywał się do tej walki w Rumunii. Michał przygotowywał się, był w Stanach Zjednoczonych, potem przygotowywał się w Polsce. Jak to wytrzyma? Za chwilę pierwszy gong. Przypominam, walczą 12 rund, gdy Ali z Foremanem walczyli w tej pamiętnej walce stulecia, było 15 rund. Wtedy walczyli oni o pasy WBA, WBC i ringu. Dziś tylko o pas WBC. Widzimy sędziego ringowego, sędzia ringowy z Kanady, pan Michael Griffin. Sędziowie punktowi wszyscy z Meksyku. Griffin prowadził walkę Komnackiego z Martinem i pierwszy pojedynek Joshua Ruiz. Także mamy nadzieję, że będzie sędziował obiektywnie. Trzyminutowe rundy, bo tutaj zaznaczamy, bo były walki na przykład poprzednio. Państwo może tego nie widzieli. Walka była mężczyzna, były to rundy dwuminutowe. Tam się wtedy pomylono. Z odwrotnej pozycji Makabu Ilunga w czerwonych spodenkach i z białymi lampasami Cieślak. No zobaczymy, jak to zniesie psychicznie. Mówił, że jest dobrze przygotowany. Lecę po pas, wygrywam, wracam do Polski. Tak mi mówił, gdy z nim rozmawiałem przed walką. Dobry początek miał. Widzimy, że spokojnie wyczekuje, aczkolwiek nogami spycha, taką presję stosuje na Makabu. Zaczął dobrze od ciosu na korpus, widzimy lekkie uchylenie, wydłużenie dystansu, aby nie zostawać przede wszystkim w miejscu. To jest bardzo, bardzo ważne przy atakach rywala. Też nie forsuje tempa, widzimy Cieślak. Dobrze, podwójny lewy prosty i prawy na korpus rywala. No na razie widać, że dobrze rozpoczęły. Atakuje, ale bez szaleństwa, no tutaj nie ma co szaleć. Tak, on dużo wspominał o tym, że analizował pojedynki chociażby właśnie Toniego Bellu, który doskonale pokazał, jak właśnie trzeba walczyć z Ilungą Makabu. Choć sam wtedy, pamiętamy, był na deskach Bellu. Dobra kombinacja w wykonaniu Michała. Bardzo ładnie, prawy na dół, potem prawy w okolice ucha. No na razie ta runda, nie ulega wątpliwości, jest dla Cieślaka, oby tak dalej. Tak, musimy ostrzegać się tego prawego sierpowego przede wszystkim Makabu, a sam stosować jak najwięcej tych lewych sierpowych, bo tam jest sporo miejsca. Przeważnie właśnie po tych ciosach na korpus, które widzieliśmy, które zadawał Michał, tym bardziej ta prawa ręka się obniżała. Szybciej musi zadawać ten lewy, aby uniknąć próby zadawania właśnie lewego prostego przez Makabu na górę. Cały czas jednostajna
taktykę. Tutaj balansuje, dużo balansu pomaga właśnie. Ja więcej uników od tych. To są cierpały teraz powinny potrójny, lewy prosty, wygranie Polaka. 10 sekund zakończenia pierwszego starcia. No tutaj pierwsza runda, no czekaj, no tutaj nie może być. Makabu 8 dzieci. Ambitny chłopak. Tak, natomiast Michal Cieślak spodziewa się dopiero pierwszego. To jest tutaj jedna istotna różnica. Posłuchajmy, może będzie usłyszymy trenera Michała Andrzeja Liszczyka. Nie bijemy się, tak? Słyszeliśmy, nie bijemy się. I Michael Griffin prosi na ring. Pierwsza runda dla Cieślaka. Mamy nadzieję, no bo sędziowie są neutralni z Meksyku. Organizatorzy chcieli, żeby było 3 sędziów miejscowych. No federacja WBC na to się nie zgodziła. No, sprytnie, bardzo ładnie przygotował prawie podbródkowy. Widzi, zauważył, to też chyba nie liczy, są takie... I dobry lewy sierpowy wstrząsnął Makabu. Prawy podbródkowy i lewy sierpowy również celny. No, teraz bezpośrednim lewym również Makabu trafia, ale od razu stara się Michał odpowiadać. Bezpośredni prawy. Zmiana pozycji teraz, także widać, że Michał jest rozluźniony. Makabu. No tak, musi się, nie może być statycznym celem, bardzo dobrze porusza się w lewo, w prawo Cieślak. Ładnie wyszedł czujnie, z linii, od razu na krzyczy trener Liczyk. Bezpośredni prawy trafił, zaraz widać po nogach Makabu, że ma ogromne problemy. Michał, spokojnie, ale jest okazja, jest zamroczony. Makabu. No to jest dobry moment, Polak. Zdecydowanie najlepszy do tej pory, a jesteśmy dopiero w drugim starciu. Klaruje się delikatnie przewaga naszego reprezentanta. Bezpośredni prawy kolejny raz przebił tą podwójną gardę, ale ta podwójna garda troszeczkę zamortyzowała tą siłę, jaką Michał włożył w cios. Dobrze, teraz również zakończył tą kombinację ciosem na korpus. Stary Michał Cieślak by tutaj już szalał, by atakował, no ale teraz widać, że on już boksuje mądrze i taktycznie. Tak boksował już z Kalęgo, nie podpalał się, gdy w trzeciej rundzie Kalęga chwiał się po lewym sierpowym, nie rzucił się na niego, dalej go obijał. No i po siódmej rundzie Kalęga miał wtedy dosyć, a zobaczymy, jak będzie z Makabu. Możliwości teraz, aby otworzyć sobie drogę do bezpośredniego prawego prostego, choć teraz zaryzykował prawy sierpowy, ale wyłapał to na obronę Makabu. Wspaniały cios w okolicy splotu słonecznego wyprowadził Ciesza. Tak, i też były delikatnie różnice. Proszę, i na wątrobę. Lewy hak pod prawy łokieć. Znakomicie na razie boksuje Ciesza. Ta runda zdecydowanie podbiegła do Polaka. Aby tylko utrzymał dyscyplinę taktyczną i cały czas boksował, tak jak boksuje. Ostatnie 15 niespełna sekund, to jest bardzo obszerny, no, ale mocny też na pozycję na odwrotną przyjął Cieślak. Druga runda również zauważyliśmy, że no, Makabu odczuwa ciosy Cieślaka. Był taki moment, kiedy ugięły się nogi. Tak. Prawy prosty Michała. Dobrze, że korzysta z ciosów podbródkowych, bo to właśnie wydawało mi się jak gdyby najlepszą formą ataku. Tutaj najbardziej narażony jest na przyjęcie ciosów właśnie prawego podbródkowego, ale też i lewego sierpowego. No, czekamy na rozstrzygnięcie. Widzimy, że już Makabu zmienił troszeczkę taktykę. Stara się zepchnąć Michała do defensywy. Mocno trafia lewym prostym na korpus. No te ciosy w tułów, no, powinny w końcu też zadziałać. No, dostał już ich kilkanaście. Ilunga Makabu i następny.
Na razie bardzo czysty pojedynek. Dobry jest lewy jeden lewy sierpowy, po którym zachwiał się Ilunga Makabu. No to jest to, o czym mówiłem właśnie. Tutaj po tych ciosach na korpus zawsze powinien Michał, by teraz też ładnie trafił na dół lewym hakiem. Zawsze lewym sierpowym kończyć tą kombinację, bo widzę, jak bardzo wrażliwy Makabu jest na obniżanie tych rąk i obawia się tych ciosów na korpus. Obawia się tych ciosów na korpus, gdyż często Michał trafiał bezpośrednim prawym na dół. Teraz widzimy, Cieślak zmienił pozycję, powrót do swojej normalnej, znowu lewy sierpowy kończący akcję. Sukcesy. Jeszcze jeden cios w dół. I dwa podwójne, i podwójny lewy prosty. I weszły te prawy też dwa. Złem dosyć łatwo przebija się przez tą gardę Makabu. Trochę dużo siły wkłada w ciosy Polak. Jeszcze troszeczkę więcej różnicowania by się przydało. Teraz pięknie nad korpus, kolejny raz. No, z pewnością te ciosy na korpus przyniosą w późniejszej fazie pojedynku swój efekt. I trafił też podwrotkowym i lewym sierpowym Makabu na czubek głowy i teraz też również mocna wymiana. Proszę skinczować Michał, ale idzie po otwartą wojnę tutaj. No nie, nie, Michał, spokojnie, spokojnie, bez podpalania się. O właśnie, tak, kiedy jeszcze jeden cios w tu, potem lewy prosty, o to chodzi. No i tutaj mamy minutę do zakończenia tej rundy i nam się troszeczkę skróciła. To jakiś... Będziesz musiał włączać stopę. No ja mam włączone stopę, przyznam szczerze, ale sprawdziłem pierwsze trzy rundy i wszystko było, pierwsze dwie rundy i wszystko było ok. I przestałem, a ta wydawała mi się troszeczkę skrócona. Wydawało, że skrócona. Nie wiem, no tutaj już bardziej wyrównana runda. Ale wydaje mi się, że też dla Cieślaka, no ale to na miejscu. Pełna koncentracja, bardzo czysta walka. Michael Griffin nie ma nic do roboty. Przypominamy, pojedynek o mistrzostwo świata WBC w wadze junior ciężkiej, zwanej też cruiser. Biało-czerwone spodenki Michał Cieślak, spodenki zielono-złote Makabu Ilunga. Faworytem tej walki jest Makabu Ilunga, ale w naszym odczuciu na razie prowadzi Cieślak. Dobry cios z półsłoneczny Michała, teraz również na korpus. Musi troszeczkę bardziej różnicować Michał te siły ciosów, bo póki co każdy cios, o tak jak teraz właśnie. Dla rozluźnienia. Cztery ciosy proste, aby utrzymać dystans. No tutaj będzie to test. Obaj mają bardzo silny cios, którym będzie miał silniejszą szczękę. Na razie szczęka Michała nie była testowana. Szczęka Makabu została przetestowana już dwa razy. Dwa razy się lekko zachwiał, no ale wytrzymał, nie było knockdownu. No, podczas walki pamiętnej Alego z Foremanem publiczność była za Ale mi krzyczeli, Ale Bumaje, Ale zabij go. Teraz też coś takiego słyszymy, no ale na, spokojnie przyjmuje to Cieślak. Najdelikatniejsze to jest jego wykonania. Mówiliśmy to, że Makabu ma doświadczenie w tym, aby w tych dużych dystansach przede wszystkim mocnym ciosem na korpus również zaatakował. Teraz ten lewy sierpowy przeszedł powietrze, na szczęście nie trafił Cieślaka. Choć wielki tumult na trybunach. I spokojnie. Dwa mocne ciosy, przeszedł dystansu i od razu wydłużenie. Jest Cieślaka. Prawie podwrotkowym, ale ześlizgnął się po czole ten czas. Poniżej no, pasa, prawie no, Cieślaka i lewym sierpowym rzuca na deski. Oczekiwał z interwencji sędziego. No, fatalny błąd Michała Cieślaka, no nie powinien oczekiwać tego. On usłyszał chyba to. Nie, usłyszał chyba interwencję sędziego. Być może stop powiedział, nie wiemy. Ale pierwszy raz na deskach Michał Cieślak. Czy Makabu będzie chciał się to wykorzystać, teraz lewy podwrotkowy. Siedzi na tym, trafił prawym sierpowym, ale ustał to Cieślak. No musi przetrwać, 20 sekund do zakończenia tego starcia.
i trafił również lewym prostym Makabu, prawym sierpowym też, no tą rundę przegrywa dwoma punktami, ale żeby tylko dotarł do końca tego starcia. No widzimy, tutaj czas się skończył, mniej jeszcze kilka sekund, ale tu już żadno powinien być gong, tak. Michał popełnił fatalny błąd. Jest zasada bokserska, sędziowska. Pełna koncentracja, bardzo czysta walka. Michael Griffin nie ma nic do roboty. Przypominamy, pojedynek o Mistrzostwo Świata WBC w wadze junior ciężkiej, zwanej też Cruiser. Biało-czerwone spodenki, Michał Cieślak, spodenki zielono-złote, Makabu Ilunga. Faworytem tej walki jest Makabu Ilunga, ale w naszym odczuciu na razie prowadzi Cieślak. Dobry cios z plus słoneczny Michała, teraz również na korpus. Musi troszeczkę bardziej różnicować Michał tę siłę ciosu, bo póki co w każdy cios, o tak jak teraz właśnie, dla rozluźnienia. Cztery ciosy proste, aby utrzymać dystans. Tutaj będzie to test, obaj mają bardzo silny cios, którym będzie miał silniejszą szczękę. Na razie szczęka Michała nie była testowana, szczęka Makabu została przetestowana już dwa razy się lekko zachwiał, no ale wytrzymał, nie było knockdownu. No, podczas walki pamiętnej Alego z Foremanem publiczność była za Ali mi krzyczeli, Ali Puma je, Ali zabiegł. Teraz też coś takiego słyszymy, no ale na, spokojnie przyjmuje to Cieślak. Tutaj delikatniejsze to jest jego wykonanie. Mówiliśmy to, że Makabu ma doświadczenie w tym, aby w dużych dystansach przede wszystkim mocnym czasem na korpus również zaatakował. Teraz ten lewy sierpowy no, przeszył powietrze, na szczęście nie trafił Cieślaka. Choć wielki tumult na trybunach. Bez spokoju. Dwa mocne ciosy, prześrednie dystansu i od razu wydłużenie Cieślaka. Prawie pod kołem, ale ześlizgnął się po czole ten czas. Poniżej pasa, prawie Cieślaka i lewym sierpowym rzuca na deski. Oczekiwał z interwencji sędziego. No, ten fatalny błąd Michała Cieślaka, no nie powinien oczekiwać tego. On usłyszał chyba gong. Nie, usłyszał chyba interwencję sędziego. On być może stop powiedział, nie wiem. Ale pierwszy raz na deskach Michał Cieślak. Czy Makabu będzie chciał to wykorzystać, teraz lewy podwrotkowy? Siedzi na tym, trafił prawym sierpowym, ale ustał to Cieślak. No musi przetrwać. 20 sekund do zakończenia tego starcia. I trafił również lewym prostym Makabu, prawym sierpowym też. No tą rundę przegrywa dwoma punktami, ale żeby tylko dotarł do końca tego starcia. No widzimy, tutaj czas się skończył, mniej jeszcze kilka sekund, ale tu już żadno powinien być gong, tak. Michał popełnił fatalny błąd. Tak. Jest zasada bokserska, sędziowska. Inne warunki klimatyczne. No widać, że Ilunga Makabu przyzwyczajony do tego, jakby oddychał trochę lżej. Jesteśmy, mili Państwo, w szóstym starciu. Znaczy, no mocny, prawie się powiem, ma Makabu, ale widzimy Cieślak stawia opór tym ciosem sierpowym, włączył pracę nóg i bardzo dobrze. Przypominamy, pojedynek o Mistrzostwo Świata WBC w junior ciężkiej. Podkreślam, że o Mistrzostwo Świata WBC, no bo z tym były problemy. Promotor Makabu nie dostał pieniędzy, był pomijany i postulował do WBC, aby odebrać walce mistrzowski charakter.
no ale nie udało się. Potem jeszcze były problemy w dniu walki, dzisiaj, do godziny 14. Polska ekipa nie dostała pieniędzy i dostała termin do 14, że mają te pieniądze być przekazane. Zostały przekazane. Widzieliśmy, jeden z promotorów wrzucał tam zdjęcia, jak... Tak, Andrzej nawet, tak, niezdarnie liczą. Liczą te pieniądze, no, schowali te pieniądze do plecaka. Jak to zostanie zrobione, przetransportowane? Z tego, co mi mówił Tomasz Babiloński, tam jest limit. Można wywieźć, jedna osoba może wywieźć 10 tysięcy dolarów. Tam nie, mówi się o tym, że to honorarium jest około 150 tysięcy dolarów. Także to nie wystarczy. Tomasz Babiloński zażartował, mówi: panie Andrzeju, niech pan przylatuje, przywiezie pan te 10 tysięcy. Tak. Będzie jakaś premia, no, ale nie życie miłe. Także wolę komentować dziupry tutaj dla państwa. Zrównany przebieg, teraz ale widzimy, trafił potrójnym, poczwórnym prawem prostym. Makabu jest bardziej rozluźniony, widzę, że niż Michał Cieślak. Widać, że wchodzi w trudny okres. Może było to spowodowane tym, że na początku tego starcia trafił bardzo mocnym lewym, takim sierpowym, pod prawy łokieć Cieślaka i przez moment tak naprawdę obniżył tą pozycję Polak. No i odczuwa skutki tak, tego ciosu. Kryzysowa to no jest. No pamiętajmy, że to jest runda tak naprawdę, żeby odczekać. Ruszaj głową, to są uwagi do Ilungi Makabu, żeby utrudnić zadanie Cieślakowi. Szkoda, że tak mocno skoncentrował się Cieślak na korpusie, bo naprawdę ten lewy sierpowy robi dobrą robotę, w jego wyglądzie teraz właśnie prawy, to obszerny jest. Po prawym na dół cały czas lewy sierpowy, powinien z pewnością byłoby to efektowniejsze. Natywatne, kondycyjnie tutaj widać mały kryzys przeżywa Cieślak. I koniec tego starcia. Tutaj wygrał go Makabu. Już tak mi się wydaje. Miejmy nadzieję, że to był chwilowy kryzys Cieślaka. Umetek walki za nami. Ciężko oddycha. Myślę, że tutaj czas może pracować na korzyści Makabu. Tak, większe doświadczenie na długim dystansie przede wszystkim. Większe doświadczenie w trudnych. Teraz pięknie trafił pod brudkowym Cieślak. Ugięły się pod nim, pod Makabu nogi. Nie wiem, dlaczego tego nie wykorzystuje. Widać, że Makabu coraz częściej czuje ciosy i ciężej je znosi. Nie jest do końca, nie potrafi przyjąć mocnych. Widzimy, jak inaczej się zachowuje, więc tutaj powinien Cieślak wykorzystywać takie momenty, kiedy czysto trafia i od razu ponawiać ataki. Rozluźnił się tutaj Michał na szczęście w tym siódmym starciu. A przypadkowo to by ten cios ześlizgnął się poniżej pasa. Dobra kombinacja lewy prawy w wykonaniu Polaka. I cały czas pokrzykiwanie z narożnika Ilungi Makabu, żeby ruszał głową. Te ciosy przyjęte na podwójną gardę, więc nie robią większego wrażenia tutaj. Być może na kibicach, ale tak naprawdę na sędziach nie powinny. I trafi znów prawym. Świetnie boksuje, kontruje, bo właściwie z defensywy boksuje Cieślak. Widzimy tutaj już próba klinczuszka, tak, że nie wydłużenia dystansu. Tak. Trafił tym lewym sierpowym Makabu. Krąż wokół niego. Tak, i presja. No, kontruje czasami na korpus cały czas Cieślak. Szkoda, że nie ma bardziej efektownych tych ciosów na górę. One z pewnością zrobiłyby wrażenie na sędziach punktujących te starcie. Ale tutaj widzimy. I takimi właśnie jednymi czy dwoma ciosami robi sobie przewagę Makabu w wyrównanych rundach. Także tutaj mocny cios, lewy sierpowy na korpus przed momentem.
Nasz dobry prawie podwórkowy w jego wykonaniu. Kolejny cios na korpus Makabu celnie. Wypad ochrania za zęby Cieślaka, ale Michal Cieslak nie przerywa walki. Ucieka, ucieka spod liny. Tak, teraz dopiero. No ten czas chyba przydał bardziej się Michałowi Cieślakowi. Ta przerwa dodatkowa. Nie wygląda zmęczonego Makabu. Cały czas boksuje w swoim rytmie, w swoim tempie, przyspiesza kiedy chce. Zbyt łatwo przychodzi do pół dystansu. Jest moment taki, że widzimy, Michał ładnie chodzi na nogach, ale zatrzymuje się, kiedy nie powinien. No, zamyka próby pójścia w lewo tym prawym sierpowym cały czas Makabu. Kolejny raz prawy sierpowy, prawy dół. Wojna na wyniszczenie ciosami w tułów. No, tych ciosów tu zadał więcej Cieślak. One bardziej powinny się odłożyć na Makabu, ale no, Makabu jest przyzwyczajony do tych warunków atmosferycznych. I, no proszę, kilka razy znów się tutaj bujał jak trzcina na wietrze. Właściwie nikt nie przewidywał, że ta walka potrwa na pełnym dystansie, a tutaj nie można tego wykluczyć. Były knockdowny. Czwarta runda. Liczony po swoim błędzie Cieślak. Szkoda, bo tych punktów może zabraknąć w końcowym bilansie. No i w piątej rundzie Makabu był liczony. Puścił nisko lewą rękę, po to, aby trafić prawie się pomyta. I teraz no, tutaj nie było w nim na tyle mocy, aby zranić Makabu. Natomiast teraz kombinacją prawy, lewy wchodzi mocno, cios na korpus. Widzimy, jak Makabu buduje się mentalnie nawet tymi celnymi ciosami. Nie ma za dużo respektu do siły ciosu Cieślaka w tym momencie. Dobry lewy podbródkowy. Nie wiem, dlaczego sędzia ringowy przerwał. No, chyba wcześniej był ten cios w tył głowy, dlatego. No tutaj bardzo ważnym czynnikiem może się okazać kondycja. Czy kondycyjnie wytrzyma Michał Cieślak? Dobrze, przed momentem lewy sierpowy, jeśli z linii ciosu, no i teraz jakieś ponowienie. Zamiast próby klinczu byłoby z pewnością dobrym rozwiązaniem. Dobry prawy sierpowy Cieślak. Zbliżył pozycję, wydawało się, że chce wykonać unik rotacyjny i od razu wystrzelił prawą rękę. No i w odpowiedzi również lewy sierpowy w okolicy ucha Makabu. I trafił mocny, prawy sierpowy, bardzo mocno odrzucił Makabu. Tak, dużo siły kosztowało z pewnością wyprowadzenie tego ciosu Michała. I trafił teraz podwójnym prawym lewym, też tym prawym sierpowym również zahaczył Polaka. Na pewne momenty, kiedy Michał zostaje w miejscu. Tak jest, musi uciekać. Próba klinczu, teraz jak dobrze, że ten lewy sierpowy nie doszedł. Bardzo mocny na ten lewy sierpowy Makabu. Nie czuję już się Cieślak. No i tutaj ta końcówka, no troszeczkę słabsze wykonanie Polaka, szkoda. To runda będzie rundą dla Makabu. Dla Makabu. Dziewiąte starcie. Cztery ostatnie rundy przed nami. No musi je wygrać Cieślak, jeśli liczy na zwycięstwo punktowe, czy też, nie wiem, oczekuje na jeden cios, aby znokautować Makabu. To nie jest niemożliwe oczywiście, ale musi uruchomić. Widzimy, słyszymy. O, piękny prawy sierpowy, no. Ugięły się nogi pod Makabu. To był bardzo dobry cios. Nie wiem, może tak tyle mocy w sobie. Był szybki. Ale celny, to jest ładny. Unik w lewo skos i lewy podbródkowy i teraz zejście na środek ringu. Dobrze robi właśnie. Ucieka spod liny Cieślak.
Tak najwyższy kłopot miał wtedy, kiedy był Pszczelina. Kolejny prawy prosty doszedł w celu Polaka. To nie niezły początek tego dziewiątego starcia. On też teraz wychwycił lewy sierpowy, zauważył to Makabu. Tylko go to rozruszyło. Uciekaj, uciekaj. Spod tych liny, Michał. Zmienił pozycję teraz Polak. No, prawie prosty tym razem był. Myślałem, że pójdzie sierpowy. Dwa ciosy luźne na odejście i zwiększenie dystansu, choć teraz bezpośrednio prawym trafia. Rywal, no i teraz lewy dosz. I ładnie, prawy sierpowy. Niezbyt aktywna przednia ręka Cieślaka. Przegrywa to starcie. No dobrze, że ten cios, ten lewy sierpowy nie był silny, taki nie był precyzyjny, bo silny był. Dobrze na korpus, to był mocny cios, trafił Polak. Nawet tych ciosów na korpus będzie zdolny przyjąć Makabu. No, robi sobie miejsce pod prawy sierpowy, pod lewy sierpowy Makabu. Zablokował. Ładne podpowiedzi prawy sierpowy Polaka. Choć teraz ten bezpośredni lewy dochodzi na 10 sekund przed zakończeniem dziewiątego starcia. No, chyba jakieś, nie wiem czy nie jest rozcięcie lewego łuku bryjowego Cieślaka. Nie. From Congo. That's why the funky video quality, man. No i rozpoczęło się. Dziesiąte starcie. Energicznie zaczął Cieślak. Jakby troszeczkę więcej energii w jego poczynaniach, jakby troszeczkę ten najgorszy kryzys kondycyjny miał za sobą. Ale to początek rundy, zobaczymy jak będzie dalej. Zmienił pozycję na odwrotną znów Cieślak. Ale wrócił do tej, w której się lepiej czuły, czyli bokser praworęczny. No i po dwa ciosy podwrotkowe. Bezpieczny, no. A i dobry rotacyjny przemian ten Cieślak, a szkoda, ten prawie sierpowy nie miał swojej siły. Jeszcze nie ma precyzji, nie ma dynamiki takiej szybkości w poczynaniach Cieślaka, jaka była na początku. Widać, że trudy tej walki już zbierają żniwo. No i te ciosy, które też zadał Makabu. I mamy tutaj doświadczenie kontra charakter. Tutaj będzie test tak naprawdę tu Michała Cieślaka ogrom. Myślę, jeszcze w takim położeniu, w takim zmęczeniu, z takim rywalem przede wszystkim jeszcze się nie znajdował, więc tutaj będzie bardzo dobry unik na ten lewy sierpowy. Wyczekuje rywal. Łatwością Makabu zatrzymuje go przynajmniej, chociaż wychodzi bardzo dobrym lewy podbródkowym i też lewy sierpowy na teraz koło prawego, ale odpowiedzi prawy prosty Makabu. Dobra kontra prawym na korpus Polak. Teraz ten lewy również dochodzi sobie. Zerwać teraz w jakikolwiek sposób, lewy, prawy, dobra próba ciosami na korpus. Ale potrzebujemy takiej efektywnej właśnie walki w wykonaniu Polaka, jaką teraz ma Makabu. On ma taki zryw jeden na rundę, ale widzimy, że odskakuje głowa Polaka i od razu sędziowie to widzą. Więcej tutaj na pewno sił świeżości zachował na Makabu. Te ostatnie minuty
rund ostatnich sądne, kryzysowe dla Cieślaka. No teraz zaatakował. Strzelił lewym, ale ten cios nie doszedł do celu. No i proszę, chciał skręcować. Ściągnął rywala. Zdeńsko głową Makabu była. Proszę, dobrze tym prawym, bardzo ładnie na korpus i teraz wyszedł na górę Wipołak. No. Przedostatnia runda pojedynku Mistrzostw Świata WBC w junior ciężkiej. Michał Cieślak kontra Ilunga Makabu. Świetnie zaczął Polak, no ale te ostatnie rundy dla Makabu. Pytanie, czy będzie jeszcze w stanie wykrzesać z siebie tak najwięcej siły Michał Cieślak. Z pewnością zdaję sobie sprawę, że rywal jest w zasięgu jego możliwości, no ale ta dyspozycja dnia jest szalenie ważna dzisiaj. I tutaj widać, że Makabu czuje się lepiej. Trudny, trudny pojedynek dla Polaka do tej pory. Tutaj właśnie w tej 11-12 rundzie przydałby nam się ten Michał Cieślak z początku, który trudny do opanowania, który kiedy tak naprawdę trafi, to po szykonie, po betonie. Od razu leci, nie patrzy na konsekwencje. Tutaj widzimy zbyt dużo wyrachowania teraz. Dobry lewy sierpowy, kończący tą kombinację, ale gdzieś tam tylko otarł się. We wszystkich elementach jest Cieślak równorzędnym rywalem dla Makabu, oprócz kondycji. Kondycja tutaj zdecydowanie to jest atut Makabu. No mamy doświadczenie Makabu. Widzimy, że tutaj jednak nie wkłada maksimum siły w każdy cios, tak jak miało miejsce na początku. Teraz dobra kombinacja ze trzech ciosów Polaka. No i pójść za tym, zerwać, ponowić, poszukać. Dobry prawy sierpowy również. Ale sam złapał na lewy sierpny podbródkowy Makabu. No i niezły moment teraz Polaka, aby do końca poprowadził tę przewagę, ma szansę na wygranie tej rundy. No ale do ofensywy przychodzi Makabu. No. Nie są to mocne ciosy, widać to, ale szybkie, takie dynamiczne. Sędziowie to jednak widzą. Zerwał teraz, widzimy Cieślak, dobrą kombinacją. I jeszcze ponów miał, potrzebuje z pewnością tej rundy. Ale brakuje chyba tlenu trochę, żeby... Dobry, ponowić. Dobry prawy. Przyjął na blok prawy sierpowy Makabu i odpowiedział prawym prosty Polak. Ach, ten lewy widzimy. Taki byle jaki, można powiedzieć, cios. On nie był mocny. No ale jednak zrobił wrażenie i na publiczności, i na sędziów. Pół minuty zakończenia 11 starcia. No to robi złe wrażenie na to, jak Michał broni się przy linach. No i trafi tak na czubek głowy Makabu. Niebezpiecznie. Ten lewy sierpowy również był niebezpieczny. Zaprasza do ataku Polak rywala, no ale gong. No przerywa ten starcie. Wóz albo przewóz. Ale mamy na ostatnie 3 minuty, więc... No i Michael Griffin prosi, żeby się stuknęli rękawicami. Oto sygnał, że zaczęło się ostatnie starcie pojedynku Mistrzostw Świata WBC w junior ciężkiej. Michał Cieślak kontra junior Ilunga Makabu. No, proszę Państwa, według naszych obliczeń Makabu wygrywa. Cieślak potrzebuje nokautu, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata. Obiecywał, że przyjedzie z tym zielonym pasem mistrzowskim. No ale na razie wygląda na to, że może wrócić z pustymi rękami. Dobra próba nowego sierpowego, ale zablokował to Makabu i troszkę za późno. Widać, że ogromne kłopoty kondycyjne ma. To nie oczywiście poślizgnięcie. No. Już publiczność krzyknęła, ucieszyła się ci, którzy są daleko, że to może nogą. Nie, to nie było pociesze.
doszedł prawy podwódkowy Makabu. Jeszcze jeden cios w tułów. No te ciosy w tułów nie robią żadnego wrażenia na Makabu. Odniosę wrażenie, że tylko Michał tutaj bardziej myślił o trwaniu do końca gongu niż do próby znokautowania Makabu. Tak, już nie ma siły. Boksuje już, jedzie na oparach benzyny. Makabu, przyzwyczajony do tamtejszego klimatu, czuje się zdecydowanie lepiej. I atakuje. Och, dobrze, uniknął odchyleniem tego lewego sierpa. I zaczyna się, proszę Państwa, ostatnia minuta walki. I atak Makabu. Nie ma już siły, Cieślak. Proszę, te ciosy pchane. Jego pchane. Tak, to nie jest... Już bez dynamiki odpowiedniej, prawda? To obserwowaliśmy w początkowej fazie pojedynku. Odczuł jednak, ta wilgotność jest ogromna tutaj. Próba tego prawego sierpowego naprawdę obiecująca, ale gdzieś za krótki ten cios. Nie mija tylko głowę Ilungi Makabu. Pół minuty do zakończenia tego pojedynku. I teraz proszę, doszedł prawy podwrotkowy dny. No, ostatnie sekundy walki. Runda dny znów dla Makabu. No i ładnie próba tego prawego sierpowego. No znowu gdzieś brakło trochę szczęścia. No i koniec pojedynku. Szaleństwo na Makabu. A to jest chyba, tak mi się wydaje, tam po sylwetce poznaje promotor walki, ten szef ochrony VIP-u w Kongu, generał Ilunga Lujojo. A długo trwa oczekiwanie na ten werdykt. Ale tutaj już nie mamy złudzeń. Polak nie został. Voici les résultats. Zwycięzca. Pour le juge Omar Mintoum. 114-112 pour Makabu. Nie znam francuskiego. Wydaje mi się, że to było 114-112 z tego mojego kiepskiego znajomości francuskiego dla Makabu. Są 14, są... Pour le juge, el señor Carlos Flores, 116-111, Makabu. 116, chyba 111 dla Makabu. Humberto Olivares, 115-111, pour Makabu. No i... Trzeci sędzia, wydaje mi się, że 115-114. Jednak wygrywa Ilunga Makabu. I zostaje mistrzem świata w WBC, wadze junior ciężkiej. No zasłużone zwycięstwo.